Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witam na pierwszym naszym odcinku, na pierwszym spotkaniu organizowanym przez księgarnię i wydawnictwo Armoryka, Lis Artur. Przez najbliższe kilkanaście minut chciałbym Państwu opowiedzieć o niezwykłej postaci, o mistrzu Wincentym Kadłubku. Tutaj na stole ustawiłem kilka publikacji naukowych, które właśnie ukazały się w sandomierskim wydawnictwie Armoryka. Myślę, że za chwilę parę słów o każdej z tych publikacji Państwu powiem, ale może zacznijmy od sylwetki naszego dzisiejszego bohatera, mistrza Wincentego Kadłubka. Była on dziś cnota w Rzeczpospolitej. Takimi słowami rozpoczyna Wincenty Kadłubek swoją kronikę. Wincenty jest znany przede wszystkim jako autor pierwszej kroniki Polski spisanej właśnie ręką Polaka. Powiedział, była on dziś cnota w tej Rzeczpospolitej, co znaczy, że dzisiaj jej nie ma, czy w czasach, kiedy Wincenty na przełomie XII i XIII wieku tworzył swoje wiekopomne dzieło, nie było już tej cnoty w naszej ojczyźnie? Ależ owszem, była. Wincenty chciał przez to nawiązać do sentencji Cycerona, ale nie o braku cnoty w Rzeczpospolitej, ale właśnie o potrzebie spisania historii naszej ojczyzny. Co prawda już od 100 lat była napisana, niemalże 100 lat, była napisana kronika Galla Anonima, ale ona przedstawiała pewne fakty, właśnie pokazując wizję jakby genealogiczno-wielkopolski. Wincenty przedstawia nam dzieje, patrząc właśnie przez pryzmat tej wizji Małopolski. Dlatego rozpoczął od dziejów bajecznych, aby zakorzenić tą wizję Małopolski właśnie w naszych czasach prapolaków. No i myślę, że od tego należałoby zacząć. Kronika Wincentego Kadłubka składa się z czterech ksiąg. Pierwsza księga, chyba najbardziej kontrowersyjna na przestrzeni wieków, to są dzieje właśnie prapolaków, dzieje bajeczne. To w tej księdze odnajdujemy takie postacie jak Kraka, jak Wandę, wreszcie Smoka Wawelskiego. Te wszystkie legendy, które uczyliśmy się już w szkole podstawowej, one właśnie swoją etymologię mają w naszej kronice Kadłubka. Pra, takim ojcem porządku, praworządności w Polsce, prawa w Polsce, jak Likurg czy Dragon, na ziemiach Polski miał nim być Krak. Krak jest tym pierwszym mitycznym prawodawcą. I on właśnie tworzy ustawy, którymi sam podlega. A więc widzimy tutaj pewnego rodzaju początek praworządności w tej praojczyźnie. Jednocześnie w czasach Kraka pojawia się pierwsza bardzo ciekawa definicja sprawiedliwości. Sprawiedliwe, mówi Wincenty Kadłubek, to jest to, co służy temu, kto może najmniej. Widzimy, jak ciekawa definicja, wyprzedzająca niemalże epokę Wincentego Kadłubka, epokę Piastów. Krak jest tym praojcem prawa na ziemiach Polski. W jego czasach, właśnie w Małopolsce, a dokładnie w Krakowie, miał być smok, którego Wincenty określa mianem całożercy. No i jak to w legendzie bywa, smok ten oczywiście utrudniał życie mieszkańców Krakowa i okolic. Więc władca Krak postanowił powierzyć misję zlikwidowania tego zagrożenia, zabójstwa smoka, swoim synom. Miał on dwóch braci, starszego i młodszego, i postanowił, że ten po nim przejmie władzę, kto zabije smoka. Wybrali się więc dwaj bracia, by walczyć ze smokiem, ale tak się złożyło, że to właśnie młodszy brat pokonał smoka. Starszy więc pomyślał,
no to jak to będzie? Ja jestem starszy, ja jestem pierworodny, to mi należy się władza po ojcu. Nie mogę tak bezczynnie pozwolić na to, aby mój młodszy brat został władcą. A co ze mną? Dlatego w takiej właśnie agresji postanowił zabić, zamordować własnego młodszego brata. Zabił więc brata, wrócił i opowiedział historię, że to smok zabił młodszego brata, a następnie on sam zlikwidował smoka. Objął władzę, ale jak to bywa, zaraz wszystko się wydało i ten oto starszy syn musiał być zesłany na banicję, na wygnanie. Kto wtedy przejął władzę? Według Wincentego Kadłubka tą władzę miała przejąć legendarna Wanta. No i tutaj mamy jedną z pierwszych książeczek, właśnie króciutko, opowieść o Wandze, córce Kraka, szczegóły oczywiście w księgarni Armoryka. Ja tylko powiem, że tutaj ta legendarna Wanda, nie tak jak my uczymy dzieci w szkole podstawowej, że to ona nie chciała Niemca. Tutaj u Wincentego sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Wanda jest piękną księżniczką, która nie boi się walczyć z wrogami naszej ojczyzny. I właśnie kiedy nasi sąsiedzi dowiadują się o tym, że w Polsce ma władać kobieta, a wiemy, że wtedy w średniowieczu, a jeszcze w czasach starożytnych kobieta była postrzegana jako płeć słaba, no to władca alemański, powiedzielibyśmy dzisiaj władca niemiecki, postanowił najechać na gród Wandy. Wanda wówczas wyjechała na pięknym koniu, w pięknej, świecącej zbroi. I to właśnie sytuacja jest zupełnie odwrotna, bo to rycerze, którzy najechali tutaj ziemię Wandy, odmówili walki z tak piękną księżniczką. I to władca alemański popełnia samobójstwo, ponieważ jego rycerstwo odmówiło walki z piękną księżniczką Wandą. Tak wygląda historia legendarnej Wandy na kartach naszej legendarnej kroniki Polaków Wincentego Kadłubka. W tej części pierwszej, tej części bajecznej, odnajdujemy także inne postacie historyczne, znane z historii starożytnej, ale Wincenty każe im walczyć z naszymi właśnie pra-Polakami. Na przykład Polacy dzielnie walczą z Aleksandrem Macedońskim, Polacy Leszek III dzielnie walczy z samym Juliuszem Cezarem, który nie może pokonać Polaków, dlatego też wydaje za mąż, za Lestka III, swoją córkę Julię. Ta z kolei miała od imienia swojego brata Juliusza założyć Lublin. Więc też Wincenty podaje taką ciekawą genezę tego polskiego miasta. Pierwsza księga była okrzyknięta później, zwłaszcza w okresie pozytywizmu, że są to dzieje bajeczne, że historyk nie może przecież zmyślać w historii. Ale musimy tutaj zważyć, że zupełnie inaczej w średniowieczu pojmowano historię niż my dzisiaj. Dzisiaj dla nas historia musi być oparta na faktach, na dokumentach, na źródłach. W XII wieku historia miała dać pewien przykład, miała nauczyć pewnych cnót postępowania, aby osoba, która czyta tą właśnie literaturę, a przecież wiemy, że wtedy niewiele osób posługiwało się pismem, miało umiejętność czytania właśnie języka łacińskiego, były to przede wszystkim osoby duchowne, czytano także tego typu prace na przykład na dworze książęcym, więc tego typu kronika nie tylko miała przekazać pewne fakty, ale te fakty miały być taką pożywką intelektualną do właśnie nauczenia, dodania przykładów władcy, co jest dobre, co jest złe, jak właśnie powinien postępować. A właśnie ta pierwsza księga prapolaków, księga bajeczna Wincentego, pokazuje, że ci prapolacy przede wszystkim odznaczali się cnotą. Ta cnota to było miłosierdzie i sprawiedliwość. To są dwie największe cnoty, na które nasz kronikarz Wincenty Kadłubek kładzie ogromny właśnie nacisk.
Pierwsze trzy z czterech ksiąg Kroniki Polski to jest rozmowa między dwoma hierarchami Kościoła. Z jednej strony jest to arcybiskup gnieźnieński Janik, z drugiej strony jest to biskup krakowski Mateusz. Są to osoby historyczne, które żyły właśnie w XII wieku i sam Wincenty przedstawia siebie jako słuchający właśnie tych dysput dwóch starców mających ogromną wiedzę na temat właśnie dziejów naszej ojczyzny. Więc w momencie, kiedy te osoby faktycznie umierają, to ostatnia, czwarta księga dziejów naszej ojczyzny jest już odautorska. Wincenty opisuje o czasach, których sam był świadkiem i doprowadza tą kronikę do około 1205 roku, co prawda do 1202, ale mamy tam wzmiankę, która sugeruje, że Wincenty wiedział o bitwie pod Zawichostem w 1205 roku. Jesteśmy w Sandomierzu, więc tuż obok nas, więc na 1205 roku ta kronika się urywa. Oczywiście można było spekulować, czy faktycznie był dalszy ciąg, który z jakichś powodów został zniszczony, czy przepadł. Niektórzy dawniej, wiedząc, że Wincenty ostatnie lata swojego życia spędził w klasztorze cystersów w Jędrzejowie, suponowali, że właśnie śmierć Wincentego spowodowała jakby zakończenie jego pracy dziejopisarskiej i pisał właśnie, jak to bywało w wiekach średnich, właśnie w klasztorze cystersów w Jędrzejowie. Obecnie chyba najwięcej historyków zmierza do przyjęcia tezy, że jednak pisał tą kronikę od czasów jej promotora, a był nim Kazimierz Sprawiedliwy, władca Sandomierza, później także Krakowa, i pisał aż do momentu, kiedy został wybrany biskupem krakowskim. Objęcie tej funkcji i liczne obowiązki, które były związane z byciem numer dwa ówczesnego episkopatu Polski, spowodowało, że złamał pióro. Oczywiście teraz można powiedzieć parę słów o samym Kazimierzu Sprawiedliwym, bo to właśnie na jego życzenie zaczął pisać Wincenty swoją kronikę. Jest postacią bardzo barwną. Sprawiedliwy chociażby dlatego, że Wincenty opisuje ciekawą sytuację, grę podczas właśnie w szachy, podczas której książę wygrał z jednym z rycerzy, a ów rycerz w momencie, kiedy przegrał potyczkę, grę w szachy z władcą, po prostu uderzył naszego władcę w policzek. No wtedy oczywiście była to ogromna zbrodnia, pochwycono tego rycerza, na pewno groziła mu surowa kara, ale ów Kazimierz stwierdził, mając tą świadomość, że to są emocje wynikające z gry, postanowił oczywiście darować właśnie tą przewinę ów rycerzowi. Kazimierz Sprawiedliwy był tym władcą, który, mówiąc kolokwialnie, nie wylewał za oszywkę. Lubił biesiadować, lubił uczty, oczywiście z biskupami, z możnymi. Wincenty więc wpadł na pomysł, jak to wszystko przedstawić na kartach swojego dzieła, aby jego tutaj mecenas był pokazany w dobrym świetle. Dlatego też napisał, że owszem, Kazimierz Sprawiedliwy lubi biesiadować, pije wino, ale on to robi wszystko w słusznej sprawie. On pije po to, aby właśnie podczas takiej uczty dowiedzieć się, co tak naprawdę inni o nim myślą. Czy czasem coś nie knują? Bo właśnie przy takim alkoholu, wiadomo, języki się rozwiązują i można dowiedzieć się, czy ktoś akurat coś nie knuje przeciwko władcy, czy przeciwko naszej ojczyźnie. Kronika urywa się na 1205 roku i tak naprawdę jest to jedno z najważniejszych źródeł do poznania nie tylko naszych dziejów legendarnych, ale także mamy fakty z XI, XII wieku, o których na pewno byśmy się nie dowiedzieli, gdyby właśnie nie kronika Wincentego Kadłubka. Jednym z takich faktów jest postać świętego Stanisława ze Szczepanowa. Tutaj w wydawnictwie sandomierskim Armoryka również ukazała się króciutka książeczka mojego autorstwa Święty Stanisław, rzeczywistość i legenda.
Chciałbym tylko oczywiście rekomendować Państwu tą publikację, ale też chciałbym powiedzieć, że wyniesienie świętego Stanisława ze Szczepanowa na patrona Polski, na świętego, było możliwe właśnie dzięki opisowi, jaki znalazł się w kronice Wincentego Kadłubka. Pierwszy nasz kronikarz Gal Anonim, który nie chciał za darmo jeść polskiego chleba i na życzenie Bolesława Krzywoustego spisał swoją kronikę około 1113-1117 roku, nie chciał pisać o sprawie, o tym słynnym konflikcie między królem Bolesławem Śmiałym a biskupem krakowskim Stanisławem. No, dla niego były to sytuacje zbyt świeże. Powiedział, że nie powinien pomazaniec występować przeciwko pomazańcowi, ale stwierdził, że długo byłoby o tym mówić, więc przejdźmy do. Myślę, że to jest dosyć ciekawy sposób dla studentów czy dla innych osób, które odpowiadają podczas egzaminu i chyba często tą metodę Gal Anonima stosują, bo jak nie znają odpowiedzi na pytanie, to zawsze mówią, dużo można byłoby o tym mówić, ale przejdźmy do i opowiadają no, to, czego się nauczyli. Wróćmy jednak do naszego bohatera, do świętego Stanisława. W naszej kronice Polski pióra Wincentego Kadłubka ten spór miał wyglądać w ten sposób, że władca Polski wraz z rycerstwem miał przez długi okres być poza granicami Polski. Wtedy miało dojść do rebelii, do wystąpień w folwarkach, w gospodarstwach ów rycerzy. Oni, kiedy dowiedzieli się o tym, co dzieje się u nich w domach, domostwach, postanowili opuścić króla i wrócić do ojczyzny, by uporządkować sprawy w swoich domach. Wtedy władca był sam. Wrócił i postanowił bardzo surowo tutaj rozprawić się z każdym. Zarówno z tymi, którzy doprowadzili do tej rebelii, zarówno z kobietami, które miały zdradzać mężów, którzy byli przez długie miesiące na wyprawie zagranicznej. Tutaj Wincenty opisuje bardzo surową karę, jaką król miał zastosować dla tych kobiet. Miał zabierać im niemowlęta, a do piersi kazał przykładać szczenięta. Wreszcie też karze bardzo surowo, najczęściej karą śmierci, tych rycerzy, którzy zostawili go podczas wyprawy zagranicznej. I to w ich obronie, w obronie diecezji krakowskiej, w obronie swoich parafian miał wystąpić Stanisław, który rzuca klątwę na króla. Król oczywiście nie mógł się z tym pogodzić, kazał swoim siepaczom, przybocznym rycerzom pojmać Stanisława, nawet zabić. Ci nie są w stanie tego zrobić, dlatego też sam władca Bolesław Śmiały miał własnoręcznie wtargnąć do kościoła i podczas mszy świętej, podczas Eucharystii miał uderzyć mieczem władcę, uderzyć mieczem biskupa i pozbawić go w ten sposób życia. Był to oczywiście początek końca bardzo ważnego, jednego z najwybitniejszych władców. Ale jednocześnie został on później wygnany, pozbawiony władzy, a i także w trudnych okolicznościach zginął jego jedyny syn Mieszko. Ten opis przedstawia nam Wincenty na kartach swojej kroniki. Może przejdźmy teraz słów kilka. Ja tu mam jeszcze pyszną sandomierską kawę, więc pozwolą Państwo, że łyczka się napije. Przejdźmy teraz może do samej postaci Wincentego Kadłubka. O tej postaci można byłoby dużo mówić, zwłaszcza, że tutaj mam jedną tylko publikację, w miarę dosyć grubą, Wincenty Kadłubek bibliografia. I zasadniczym trzonem tej publikacji, oczywiście wydanej w sandomierskim wydawnictwie Armoryka i dostępnym w księgarni Armoryka, znajduje się bibliografia, a więc tutaj znajdziemy szeroką literaturę, która poprzez te kolejne wieki, poprzez 800 lat, jakie upłynęły od życia Wincentego Kadłubka, narosła wokół jego postaci, wokół jego kroniki, wreszcie także wokół jego świętości, ponieważ Wincenty Kadłubek jest osobą beatyfikowaną, a obecnie toczą się działania, zwłaszcza cystersów jędrzejowskich, o jego rychłą kanonizację.